akcję zbierania żywności, darów, pieniędzy, ale w porównaniu z ogromem bogactwa będącym w ręku nielicznych, słabnie jego duch, a z czasem zanika wrażliwość na ludzką biedę, na niesprawiedliwy podział dóbr na świecie. Dlatego prosimy Pana, nasyć nas, Panie, swoim chlebem. Żaden chrześcijanin, który karmi się ciałem Chrystusa, nie pozostanie obojętny względem ubogiego, który nie ma podstawowych środków do życia, tylko podzieli się z nim trąbką chleba. Oto wietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas, Panie.
to chleb żywy, który stąpił z nieba, alleluja. Kogo spożywa, będzie żył na wieki, alleluja. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże. Sprawa byśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie. Zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Tu idź do Jezusa. Troszczymy się o braci, spełniamy funkcję królewską.